Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego gameplaya Assassin's Creed Odyssey. W tej chwili jesteśmy w trakcie misji Obrońca Persji i mamy dotrzeć do Lasu Łowcy. Jakiś ten najemnik. Chyba nas nie zauważył, bo mamy w zasadzie jedną gwiazdkę w systemie GTA. Chyba aż milion razy wspomniałem, że chciałbym, żeby był jakiś taki motor, który z automatu zbiera drewno i te złoża metalu, cokolwiek to jest. Żeby nie musieć je wiecznie zbierać. Ja chyba coś sobie teraz przypomniałem. That was your game in the swamp. All to help you understand the truth, Cassandra. You are no hero. Been called a lot of things in my time. Hero's not high on the list, so... This isn't news to me. You are tainted. The blood flowing through you has the power to raise kingdoms, to alter the course of entire civilizations. First. You called me a tainted one. You are a tainted one. You think you're unique? A god? No. You are less than human. You are a weapon. A blunt instrument. Too dangerous to wield. I specialize in hunting tainted ones to keep the world safe. You know nothing about me. I know more about you than you know about yourself. I've carved through many of you, Eagle Bearer. I can carve through one more. You can't know what I'll do or who I'll become. I decide my fate. I decide my future. And I've decided I'm a threat to you and your order. A to Franco. Behold your gift to them. Death. Look at them. Do you remember the screams? Does it weigh on you? All the misery you've caused? If you love your beasts so much, stop sending them to die! You disrupt the natural order.
and thus you are unnatural. It will be my pleasure to restore order, to do nature's will, to return to the dead. Let's see how far. On jest gdzieś tam. Ten typ jeszcze. Szukamy tego łowcy na mapie. To było naprawdę śmieszne. Czy da się dziada wykupić w oknym marginesie? Tam gdzieś jest. W ogóle mega upierdliwa misja. Sobie zapiszę stan gry przed. Pamiętam, taka upierdliwa misja, że matko boska. To co przede wszystkim zrobimy, to chyba sobie zmienimy strój na asasynka. A nie, w sumie jest asasynkowy. I'll find you, Huntsman! You've burned whole villages. Poison them! Crack in the wall. Looks like the huntsman might have slipped through here. Stinks down here. Animals. No, a pięknie, to tylko tam zejdziemy, to zaś się pojawi. Zmienimy sobie może na... Zmieniłem sobie strój na łowcę. Może coś to nam da. A to Franca. Kurde.
Jeszcze jakieś wilki tu łażą. O kurde! Granie to coś jest dość słabe. A, zmienimy sobie na strzał Atlantów. Kurde, tak do nas, tak obrywamy. The order will outlive you. Znowu jakiś wilk się pojawią? Tak, oczywiście. Kurde. A to Franca. Matko bosko, kochano. O, leży. It's over, Huntsman. Oh, is that what you think? What? No. No. Finally, what have you been doing? Approaching stealthily. Wouldn't want to alert the target. Artabanus! The betrayer himself. So you are Artabanus? Pactius. After all you've done to this family, how does it feel to have them watch you die? Is that how Artabanus tells it? No. He started this. What is he talking about? We trusted him. I loved him. We were all as brothers. But he drew his blade against us. Did you not consider the cost? They'd be alive. Your mother. Your siblings may as well have killed them himself. Darius, you have some explaining to do. Cassandra. You're hiding something. Speak. Yes, Darius. Tell them about our promise. To protect Persia. Our children. Their future. Then why did... Why did you betray us? To keep that promise. It's time I told you the truth about Artabanus, protector of Persia. We'll feign a frontal assault on the convoy, drawing away the majority of Xerxes' forces, giving you the chance to... Xerxes won't know what hit him. Tomorrow, the Order's tyrant dies, and Persia will be safe. There will always be more tyrants. And there will always be us to stop them. King Xerxes had died,
but his son continued his legacy. The new king needs to die, Amorgus. We can't just stab all our problems. Artaxerxes is king now. His father and his father before him were order puppets. With the order, we can take no chances. What if the order aren't our enemy? They're powerful. Maybe if we work with them, we'll have all the resources we need to protect Persia. Artaxerxes dies, as does anyone in league with the Order. As I suspected. I can't let you in there, Artavanus. They got to you. No. I went to them. Yet. Guards! Traitor. Amorgus joined the Order of the Ancients. From that day, he's led the Huntsmen to destroy us and the Tainted Ones. He was my closest friend. Through war. Your birth. When he called the guards. He doomed our family. The moment you drew your blade against the Order, you doomed us. Did you ever stop to think who else your blade has killed? Mother? My brothers and sisters? Me? My son. I think of nothing else. Paktias's death will be a beacon to the Order. Amorgus and his full might rain down on Macedonia. Father, we can't stay here. I'll pack the hideout. Go. I have an old friend to bury. Podczas montażu tego odcinka zauważyłem, że nie nagrało mi się od tego momentu wszystko to, co nagrałem sobie w komentarzu, więc resztę odcinka pooglądacie sobie bez mojego gadania i cóż mogę powiedzieć. Generalnie to się dziwnie nagrywa, kiedy już coś się zrobiło i trzeba to oglądać raz jeszcze. Teraz sobie oglądamy, jak będę masakrował kolejną członkinię zakonu. To chyba będzie taka babeczka, jak ona się nazywała, coś na A. No w każdym razie jest, tutaj widzimy ją w budyneczku, w którym już kiedyś wcześniej byliśmy, więc tam tylko tu zostaje samo jej zmasakrowanie. Widzicie, tu mam także, ja zapominam bardzo często, że się przeskakuje z budynku na budynek wciskając lewy shift. Tu będę musiał sobie zmienić na asasyna, żeby móc to wszystko zrobić po cichu, relatywnie, że tyle godzin grania w Mirage, choć to nie było specjalnie długie, bo może raptem 30 godzin Odyseje się zaczęło w takim okresie czasu się mówi, więc jakoś mi to weszło w krew, że tam wszystko się robiło po prostu z pasją i shiftu nie było.
A tutaj ten shift wraca. Ale mimo wszystko jakoś wolę jednak z tym shiftem, bo mam się takie poczucie, że właśnie z shiftem mogę wstawać. Znaczy, z shiftem mogę przeskakiwać w budynkach, a tam z parkour robię wszystko, jakoś tego się parkour tak nie czuło. Chociaż parkour jest saver, czy to nazwać parkourem? Raczej nie bardzo. Teraz jakiś... Aha, to dobrze, że przy okazji jego tu zatłukłem, bo nie będą za mną chodzili inni najemnicy. Zrobimy to sam. Dla mnie w ramach tej serii zdarzało mi się tak, że nie zauważałem, że nie nagrywałem w ogóle swojego komentarza i w trakcie już zmontowanego odcinka nagrałem go znowu, a miałem o tyle dużo pamięć do tego, co się działo w całym odcinku, że spokojnie mogłem go tak skomentować, że prawdopodobnie jeśli ktoś z was się wsłuchał na odpowiednim skojarzył, że był to właśnie taki odcinek. Aczkolwiek może się domyśleć, że pewne rzeczy opisuję tak bardziej tak trochę lightowo, że nie jest to takie bardziej live, tylko takie bardziej właśnie komentowanie tego, co się widzi, a nie tego, co się robi. Tak to nazwać. Też mi to tak trochę zmysłowiło, że ten atak Aresa, on jest dobry wtedy, kiedy faktycznie ustawimy sobie wszystkie skille po te zwolnienie czasu, bo jest sporo zbroi i sprzętów, które się przydaje, to dodaje trochę boostu do nie do uszkodzeń, tylko do, jak to się mówi, do damage'a. Jezus, ten polski mój język. To dodaje do damage'a dużo więcej wartości. O, tu mam militarny perski pas. Akanta zdrajczyni właśnie. Tak, coś czemu, no, ale nie pamiętam dokładnie. No i tak, na zadanie zakon łowców mamy ukończone. Jeszcze tam potem zakon burzy i zakon czegoś tam jeszcze tylko do końca nie pamiętam. A tu z tego co pamiętam chyba tylko to zostawię, to że skasuję sobie... No, trochę tego bzdur zostało, no, ale już nie będziemy tego robili i właśnie... No tak, właśnie to był ten koleś. Ja myślałem, że go trzeba skasować, ale ten domek był zrobiony, więc tu nie ma sensu się w to bawić. Chociaż zawsze korci kasować taką grupkę tych typiarzy. Chociażby dlatego, że jest jakaś taka przyjemność z masakrowania wszystkich bossów. Takich właśnie wrogów, takiej wyższej rangi. W ogóle zapominam, że mam takie narzędzie, taką broń, która nadaje się do tego, ale dlatego, że chyba mam ją tylko w ramach setu dla łucznika. No wtedy tu rzadko używam, bo jak się skupię na tym asasyńskim, to przynajmniej się dostaje. To był na przykład plus mi razy, że można było wszystko robić praktycznie po cichu. Eret Menos, zwany Heroldem Hypnosa. Sobie wyobrażam, ile tych przywódców mają wygenerowanych z nazwy, skoro to w zasadzie jest takie... No i właśnie znowu odpalam ten atak Aresa i jest on średniawy. Czy w sensie jak się nie do końca wie jak go używać, to nie jest tak intuicyjny specjalnie. A przynajmniej w takich bardziej złożonych bitwach. Znaczy... Nie jest specjalnie intuicyjny, kiedy coś się tak wymyślić na czasie, tak na żywo jakąś taktykę. Tylko będę uciekał, bo ten koleś mnie capnął, więc spadamy. Jesteśmy z powrotem w... W Meseni? Nie, to jest Macedonia i wracamy sobie do Natakosa. Mam do krywki sobie wrócić. Darius? Cassandra. Sometimes I think about a simpler life. Small stall in the Agora. Fish. Teaching my son how to catch them. Do you ever wonder about the simpler life? I fight for the greater good. For the ones I love. But it's always the ones we love we hurt the most. Always. Natakas, bring your coat. You'll need warmth for the road ahead.
Do you think we'll see each other again? I do. How can you be so sure? Trust me. Pactias is dead, but the Order lives on. And with Amorgas at their head, none of us are safe. He'll bring his full might against us. Warriors, wit, cunning. He'll never stop hunting you. Or us. Against us? He hasn't got the chance. No i okej, zadanie ukończone. Obrońca Persji, elitarna paska, perska opaska i ostrze czasu. No i oczywiście ściganie, ukończenie, czyli cała ta pierwsza część dodatku z cyklu Dziedzictwo Pierwszego Ostrza. No i teraz spojrzymy, co my tam mamy. Właśnie, elitarna paska, perska. Ja jak mi to się mota w tym. Okej, okay, no tu szybkie cięcie, bo będziemy teraz sobie kontynuowali naszą drogę. Musimy dotrzeć na nasz statek, bowiem tam się zacznie nasza kolejna część przygody. A że nie tak mi się zdaje, już teraz mi trudno znaleźć, trudno stwierdzić. Czy my będziemy uciekali przed tym typem? Nie, my chyba go skasujemy. Oczywiście przechodzimy na asasynka i go zlejemy. No i teraz sobie trafimy na jakiś kolejny fragment listu w ramach tych misji pobocznych. To będzie bodajże znowu ty Malaka. Takiś list. Wojowniczko z orłem, jak śmiałaś oczyścić gospodarstwo mojego brata z tych oszołomów upojonych kozią krwią? Ja, Ajantydes dumny, nigdy nie będę niczym dłużnikiem Malaka. Twoja bezinteresowność doprowadzi mnie do ruiny. Na macedońskich wysepkach znajdziesz skarby będące ostatecznym dowodem mojej wdzięczności i błagam, wojowniczko z orłem, dość z tym, opuszczam Macedonię i mam nadzieję, że już nigdy o tobie nie usłyszę. O, jak mi się idealnie udało przeczytać dosłownie przed zniknięciem. Okej, to co my teraz robiliśmy? Mamy odszukać te całe skarby, ale tu widzę, że chyba wpierw pójdziemy do... na stateczek, czy będziemy ogarniali te... A, bo są takie cztery wysepki na tym całym półwyspie. Jedną widzicie, drugą, trzecią i czwartą. Ja pamiętam, jak za pierwszym razem to było dla mnie naprawdę trudne, bo nie da się orłem wykryć fobosem tych wszystkich kawałeczków, więc to jest pewnego rodzaju
wyzwanie. Trzeba naprawdę te wyspy przeczyścić dość konkretnie, żeby sprawdzić, gdzie one faktycznie są. Ja się trochę tu motałem jak zwykle, ale powycinałem te wszystkie fragmenty, w którym błądzę jak dziecko we mgle i wpakowałem tylko to, te momenty, w których widać ewidentnie, że udało mi się to wszystko zebrać. A teraz chyba sobie uciekam przed wilkami. Nie, mam jakoś tak, że jak słyszę te wilki gdzieś tam w tle, to zawsze mam takie małe ciarki na plecach, bo ja tego nie cierpię. Nie cierpię tego dźwięku, to jest chyba jakieś takie genetyczne u nas, że jak słyszymy taki dźwięk, jakiś warkot, cokolwiek, to automatycznie to kojarzymy z zagrożeniem i po prostu bierzemy nogi za pas, ewentualnie mamy te ciary. No bo wiemy, że nie ma tego autentycznego zagrożenia, a jednak reagujemy jakby mieli z nas zaraz skórę zdzierać. No i tu widzimy trzech typów na wysepce, zaraz ich ładnie skasujemy. Metodą pewnie na sztylecik, który jest moją ulubioną i który też bardzo lubiłem używać w Mirażu, chociaż tam on tak wygląda bardzo futurystycznie, bo Bajek tak troszkę sobie... Basim, nie Bajek? Nie, Basim czy Bajek? Basim tak sobie bardzo... No tak to efektownie, no, taki dźwięk, jakby on trochę tak... Takie dzy, takie elektroniczne. I to jest takie troszkę, powiem wam, out of... bit off, jak to kiedyś mówił Dexter. Dexter Morgan. Więc nie do końca mi ten efekt pasuje tak wizualnie, artystycznie, ale lubię jego skuteczność, że możemy bardzo szybko i po cichu zlikwidować znaczną część, powiedzmy, przeciwników, bo w zależności od tego, jak bardzo sobie te drzewko umiejętności ogarniemy, to chyba max 5 możemy mieć. Tu chyba sobie w zasadzie ominąłem na początku szukanie tej paczki, popłynąłem na kolejną wyspę, a może i nie? On był w tym krzaku, który tak bardzo ładnie sobie ominąłem. To się niestety zdarza, ale chyba zaraz wrócę i gdzieś tu go ogarnę. Widzicie? Fobos go nie wykrywa, więc bardzo trudno jest go znaleźć, po prostu nie przeszukując tego sobie samemu. O, i mamy to. A jednak to nie był krzak. Widzicie, jak to jest? Pamięć człowieka zawodzi. Bez względu na wiek. No więc teraz płyniemy sobie do kolejnej wysepki. Lubię też Odyseję, jak tak sobie popatrzę na te wysepki, na tą bardzo piękną wodę, która ma taki fajny kolorek. Tu kolejna ruda żelaza. O, widzicie, ruda żelaza. A się zastanawiałem jeszcze w którymś odcinku, czy to jest ruda metalu, czy żelaza. O, i mamy kolejną paczuszkę, więc tu było łatwo. Znaczy łatwo, bo tak wyszło łatwo. Tak, i kolejna wyspa przed nami, na drugim brzegu, więc trzeba będzie ruszyć do tej wysepki, ale zanim to zrobię, to skorzystam właśnie z okazji, jak widzicie na górze jest taka ikonka zleceniodawcy dla najemnika, więc jeśli go zlikwidujemy, to coś nam się wpadnie do, jak to mówię, do woreczka nagród, znaczy hajsu trochę nam wpadnie, jakieś tam rzeczy i nie będziemy musieli dodatkowo płacić i mamy też z głowy najemnika, więc bardzo fajna sprawa. Nie lubię osobiście za nimi latać, bo oni są zawsze dość daleko od wątków. Od tych wszystkich ikonek wątków głównych, więc trzeba się trochę namęczyć, zanim do nich dobiegnie. No i szczególnie to jest sensowne, jeśli rzadko się pakujemy w jakieś kłopoty, czyli rzadko zabijamy przeciwników na widoku. To ma sens. Ale tak w kółko latać... no uwielbiam tę technikę. Ale tak w kółko latać za nimi tylko dlatego, że przypadkiem tam kogoś zabiliśmy na widoku, to już jest trochę lipa. No... Te ostrze jest genialne. Ja bardzo lubię te asesyńskie ataki, są tak skuteczne. Szkoda, że właśnie trochę jak w Cyberpunku, że broń taka, powiedzmy, do strzelania, do machania mieczem, czy taka walka w zwarciu jest niestety bardzo upierdliwa i przeciwnicy są, no po prostu chłoną te pociski praktycznie bez, że tak powiem, limitów, co zdenerwujące. I nie jest zbyt realistyczne, bo jakoś mi się nie widzi, że walczę z kilkoma wojownikami i tłukę ich tym mieczem i to nic nie daje. I oczywiście najbardziej niebezpieczne zwierzęta, kury zaraz po dzikach w Odysei. Generalnie wszystkie zwierzęta w większych grupach, czy w ogóle zwierzęta, są paradoksalnie w tych grach bardzo niebezpieczne. No tak samo ze szczurami w Wiedźminie, szczególnie jak mamy taką misję w Oxenfurcie, gdzie sobie Striss chodzimy po... Nie, Striss? Striss! Chyba sobie chodzimy po... Kurde, to był Nowigrad. Z Oxenfurcie to my żeśmy spacerowali sobie z Szani i tam chyba tych... Tam już była żaba. Znaczy ta wielka ropucha chyba, nie szczury.
No, ale tam właśnie wilki, psy. Nie, psy tam chyba nie atakowały, wilki raczej. Tak, tak więc się rozgadałem. No jakoś nie mam z tym problemu z rozgadywaniem się na takie. Z rozgadywaniem się na tego typu rzeczy, tylko czasami łapię się na tym, że za szybko mówię i robię to niewyraźnie. I pomimo kilkuset nagranych odcinków na tym kanale, ja wciąż mam problem z takim naprawdę zwolnieniem i mówieniem z takim skupieniem, że powinienem mówić wyraźniej. Tu będą chyba dwa niedźwiedzie. Tak. My tradycyjnie naszą ulubioną techniką je zgasimy. Tu wizualnie jest ta technika bardzo fajnie pokazana, bo daje do zrozumienia, jak szybka jest wtedy Kassandra. O, i mamy tu kolejny dobrze przycięty fragmencik z drzewem, przy którym jest ta cała ta. No i mamy zadanie ukończone. Wszystkie cztery. A nie, myśmy tu znaleźli nie paczkę, tylko... Zaraz. Myśmy znaleźli co innego. Myśmy tu znaleźli po prostu... Ach, i znowu ten... Myśmy tu po prostu znaleźli tą paczuszkę w ramach tej misji. I tak sobie teraz to trochę mi się wydaje, że to było takie przypadkowe. No ale nieważne, teraz to nowa opcja, bo musimy gonić w kierunku... Achai. Znaczy brzegów Achai. No ale póki co to skasujemy sobie dwa stateczki, które kiedy wypłynąłem pięć, po prostu się do mnie czepiły. No i mały pecha. Generalnie te wszystkie fragmenty, kiedy walczę na tych morzach, jest to takie głośne, że potem nawet nie zdaję sobie sprawy, że próbuję przekrzyczeć ten szum morza i ten szum walki na morzu, że mój komentarz robi się dużo bardziej głośniejszy i troszkę powstają takie przestery, które potem muszę regulować. Ja tego nie lubię. A jakoś mam tak, że dość blisko mikrofonu nagrywam, więc nie trudno o takie przestery w trakcie nagrywania. I kolejny problem przy montażu, przy tym też się nie lubię bawić. Ok, więc mamy nadawcę, jońska strażnica, idziemy go odszukać. Tak, wioska, przy której trochę się dzieje chyba w ramach trzeciej części tego dodatku. Dziedzictwo pierwszego ostrza. No tak, jak zdecydowanie takie mam wrażenie, że przechodzenie tego dodatku za drugi razem dopiero pokazuje, że jest fabularnie niezbyt dobrze skonstruowane. Znaczy, idea spoko, ale ma się wrażenie, że to jest historia, która mogłaby być równie dobrze rozwinięta jak główna Odyseja, bowiem ma się poczucie takiego rusha, że to wszystko tak bardzo pruje do przodu i... Tak, i twórcy próbują jakby... Po raz kolejny iść jakiś taki, jakąś grupę jakichś szaleńców, ale ten zakon niestety nie ma takiego pierdolnięcia jak kult kosmosa. Nie ma tego takiego poczucia, że chce nam się ich kasować, od po prostu kolejni źli. Kolejne złe typy i musimy ich odstrzelić, więc to nie jest takie do końca satisfy, ale z drugiej zawsze jakiś powód do kasowania. Jońska strażnica. No i wchodzimy w dialog. Darius, do you ever rest?
After Macedonia. After the Huntsmen. Nowhere in the Greek world will ever be safe. Not for us. We can never rest. We can never stop running. No home, no connections. Sounds like a lonely life. But it's still life, Cassandra. And the alternative. Better a lonely life than no life at all. Will Natakas join us? That's why I sent the note. Trouble? We came to Achaea seeking a ship bound for distant shores. A simple plan, but like so many simple plans... It got complicated. That fleet is bound for Patrae. It's not the first. Something there is not right. Relentless military patrols, naval blockades. Natakas went to secure us a boat out, but he hasn't returned. You must have some idea about what happened to Natakas. He's smart. Knows to keep to the shadows. With this much military power stationed in Achaea, he's more likely hiding than... He's out there, Darius. What do you think is going on here? Something big. Natakas may have learned more about what's happening there. It could be the Order. All the more reason to find him. Natakas won't be hard to find. He took that road to Patrae. Then that's where we start. Follow me. Ooh! I've done it from higher. Hey! Hey, you! You on the roof! Yes? That's not your roof! You're right. Follow me! Let's go. Something happened to Natakas between here and Patrae. We must find him. We will, Darius. We will. After Macedonia, but before Achaea, what were you and Natakas doing? Surviving. Sounds boring. You were hoping I would entertain you with grand tales from my legendary adventures? Well... yes. We've kept to the shadows, stayed away from people. Dahl is safe, Cassandra. Adventure is not. And the path splits. Come on. These weapons belong to a soldier, not Natakas. Keep looking. Heavy armor and blood, but no body. Natakas must have been in a hurry to leave such a mess. There is no sign of Natakas. Just supplies and military equipment. He's staying out of sight. Good. Cassandra, over here. A path leading up to the mountains. Let's go. Okej, w tym odcinku to tyle. W dalszym odcinku będziemy podążać sobie za Dariuszem i kontynuować nasz wątek. Dzięki za uwagę. Do kolejnego odcinka. Hej!